Dzień dobry wieczór. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Tu Madam. Witamy was w... Cokolwiek. Cokolwiek? Cokolwiek. Vlogmas. Kochaniutkie nasze perełki, dzisiaj zaczynamy od pani Magdy Gessler. Co nowego? Cioci Polski. W sensie nie tej Polski wieniawy, tylko Polski. No. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że w końcu zrozumiałem, po co ona z tym Frizem się spotkała te miesiące temu. No było coś takiego, było spotkanko, no. Teraz ona stworzyła internetowy kurs. Frizz stworzył internetowy kurs dla przyszłych potencjalnych youtuberów, tak. A tutaj Gessler dla, nie wiem właściwie dla kogo. Ale może przejdźmy jakby przez to, nie? Bo jest tutaj wiele podobieństw tak naprawdę. Jakich? W chwili obecnej, gdy nagrywamy, kurs jest nadal w przedsprzedaży i jest 65% taniej. Ale okazja, super! Niż kosztuje rzeczywiście. Super okazja, czyli bardzo się opłaca. Jeszcze ten kurs, nie, tak, słuchajcie, właśnie, może tutaj przejdźmy do konkretów, tak? Okej, okay, bo wy już przygotowujecie portfele i chcecie wiedzieć ile, co i jak, więc słuchajcie, teraz on kosztuje tylko 593 zł. A kosztowało w oryginale? 1700. Co? Ile, w teorii oczywiście. Ile będzie kosztował, bo on jest w przedsprzedaży, więc jeszcze nie wszedł nawet. Czyli rozumiecie? To ma sens, by było coś... Ja tutaj widzę, że można nawet na raty to kupić. Ten... No tak? No a jak inaczej sobie wyobrażasz to? Jezus Chrystus. No i to tak jak na te garnki. Przez kolejne 30 lat spłacać. To Grabowski reklamował. Tak, było, pazura. Czy ta pazura, no. No jak nagle wasza babcia czy ktoś tam powie, że chce, no to przygotujcie się, że... Na raty można sobie kupić. Tak. Ogólnie zapowiada się bardzo ciekawie. Bardzo mi się też podoba sama reklama. Oczywiście zaczyna się od sławnego pisku. Zamiaru zbicia talerza, czyli już jakby... Magda is so 2010, naprawdę. Ale nie. O nie! Ona nie będzie tutaj biła talerzy. Tu nie będzie tłuczenia talerzy. Ponieważ ona tutaj będzie pokazywać, jak się gotuje. To będzie smak, bo tu gotuję ja, Magda Gessler. I myślisz sobie, wydaje mi się, że już... Czy nie zajmowała się tym w Kuchennych Rewolucjach na swoim YouTubie i w Masterchefie? Sexy kuchnia. Ale tak, była ta akcja z YouTubem. Wszędzie pokazywała przecież, jak się gotuje. Współpracowała z jakimś cateringiem przez pewien czas, pamiętacie? Wypuściła dosłownie kilka odcinków, później nagle wszyscy zapomnieli. Podobnie tak. Z porówkami było. W ogóle mi się bardzo podoba tutaj takie odniesienia do rodzin. Pokażę ci, jak się gotowało w moim domu. Próbuję wpłynąć na ciebie emocjonalnie, tak? Jest tutaj dużo, no, wiesz, o babciach. Moja babcia, moja mama, mój dziadek. O mamach, że one gotują, że to jest w ogóle, jak Polak może nie wiedzieć, jak zrobić rosół czy gołąbki. Zdradzę ci sekrety, których nie znają szefowie kuchni, bo nie znali mojej babci, mojej mamy, mojego dziadka. Czyli nie tylko, że rodzinnie i emocje, to jeszcze patriotycznie, no bo co ty jesteś? Jaki ty jesteś Polak, jaki mówisz, żeby barszcz nie musisz robić? No nienormalny. Krok po kroku, tak żeby każdy się nauczył. Jest na tej stronie odliczanie na sekundy już nawet. Ile jeszcze macie czasu co do sekundy, żeby kupić przed sprzedażę? I co, wtedy naprawdę wleci 1700 zł i ktoś zapłacił za kurs 1700 zł? No, u Frizza tak się wydarzyło. Nie mam wątpliwości, czy ktokolwiek kupił do pełnej ceny. Ale nie wiemy tego. Jest też dosyć zabawnie, bo to jest bardzo dużo treści. No. To dosłownie tak samo jak u Frizza. Gdy się wtedy wchodziło w ten kurs, to właściwie było tak bla, 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 bla. Bla. I właściwie nie było wiadomo, o co chodzi. Podobnie jest tutaj. Bla. Ale tutaj jest taki żart fajny. Magda Gessler nie bierze udziału w wielu projektach. Co? Przecież Magda Gessler bierze co miesiąc udział w jakimś innym życiowym projekcie. Kochani, powiedzmy sobie to wprost. Magda Gessler w chwili obecnej jest wszędzie. Magda Gessler jest na poczcie, Magda Gessler jest w Biedronce, Magda Gessler jest na garnkach, sprzedawała kanapki, lody i musztardy i wszystko po prostu. Jakby Magda, sprzedałaś wszystko. Wszystko tylko mogłaś sprzedać. Dziwię się, że jeszcze swoich włosów nie sprzedawałaś. Chociaż... Na pukle, to było super. Wiesz co powinna robić? Jeszcze spaghetti sprzedawać, po prostu makarony, które były inspirowane jej włosami. Tak. Powinna to robić. Po prostu powinna. Nie wiem, dlaczego jeszcze nikt na to nie wpadł. Wiesz, ten pomysł jest twój. Nigdy też dotąd nie organizowała kursów gotowania. No.
Wiecie, te takie możemy się łapać za słowa, ale jakby już wspominaliśmy wcześniej te wszystkie programy, no i co ona robiła? Nauczyła gotować, czyli prowadziła kursantów jakoś, można to tak nazwać. Nie wiem, kto będzie tym zainteresowany. Ja nie lubię gotować. I są tutaj też wymienione lista przepisów zawartych w kursie, bo to jakby będzie, to nie będzie kurs w stylu pani Dodo, gdzie ona będzie się spotykać i prowadziła live'a. Tylko tutaj to już z tego co zrozumiałam przypadkiem przynajmniej, to jest blisko 20 godzin nagrań najwyższej jakości wideo. Najwyższej jakości. Tak. To już kuszące. Na przykład. Właśnie. Rosół, gołąbki, sznycel, kochaniutka, kanapka ze śledziem jest nawet. O, kopytka są, kochaniutka. Ty lubię ja wiem, że ty lubisz. Ja lubię kopytka. No i ja jestem pewien, że jest skuszany już tymi kopytkami. To kopytka przeważyła. To dobrze, że tak jest, bo ja ci zamówiłem to, wiesz? Tak, te prezenty, co chciałaś na święta, to ja stwierdziłem, że to będzie jednak lepsze. Zwłaszcza, że taka promocja jest wielka. Zwłaszcza, że taka promocja, a ty za bardzo w kuchni się nie odnajdujesz, no to... Ale ty popatrzysz sobie. To się zmieni. To się zmieni, wszystko można... Wszystko się może zdarzyć. Nie. Nie, to nie. Wiem, że na to czekaliście i czekałyście. Przyszedł czas na doroczną bitwę. To ten czas w roku. Tak, to ten czas w roku. Na coroczną bitwę na choinki. Bo to nasze święta. Nasze święta. I teraz gaz pieprzowy. W tym roku w konkursie udział biorą Lil Masti, Andziax, Stylizacja, Julia Wieniawa, Jessica Mercedes oraz Kinia Wiczyńska. Kochaniutka, ale kiedy my na ten czas będziemy? Ja już to wszystko obejrzałam. No to bierzemy się. Jedziemy. Myślisz, że... Tak, co ja robię w życiu? Na sam początek Lil Masti, kolejna się zupełnie przypadkowa, która prowadzi swój vlogmas i już w numerze trzecim vlogmasa ubierali choinkę razem ze swoim konkubentem. Ale ogólnie te vlogmasy, według mnie ja oglądałem te vlogmasy, powiem ci, że takie no nudniawka trochę. Mały potworek style. Mały potworek style, no ale zobaczmy tę choinkę. Tu jedną główną choinkę, na teraz jest jedna choinka, tam jeszcze jest sztuczna choinka, którą ja bym postawiła tu, żeby był taki ciąg choinek. Może też tą wielką na podwórku. To wie. No ale to już chyba ekipa musiałaby. No i tu jest jeszcze malutka. No więc 5 choinek ma tylko. Na posesji. Słabiutko. No, jeszcze nie wiesz, co będzie dalej, także nie wiesz, czy będzie słabiutko. Pięć no kolejnych... ja liczę, że będzie zaraz więcej. Albo więcej, albo go hard or go home. Zwyciężczynie podamy oczywiście na koniec odcinka. 3, 2, 1! Przechodzimy do pani Andziax. U pani Andziax, powiem ci, no, światowe życie. Ponieważ pani Andziax połowę vlogmasu spędziła w Miami. To jest takie miasto za granicą. No, w USA jest. USA, Miami w USA. Mm-hmm. No i tam się spotkała... Mała podróżniczka. Spotkała się ze swoimi przyjaciółmi, z na przykład panem Krzysztofem Gojdziem, czy ze swoim ojczymem. Fajne towarzystwo. No i przez to, że tutaj hotele, tutaj Miami, tutaj USA, no to jakby... Gdzie ta choinka? No właśnie. No i było wyjaśnionko, ja je znalazłem w jednym z vlogmasów. Okay. Dużo też czytałam komentarzy, że szkoda, że nie będziemy w domu, nie będziemy ubierać choinki, będziemy. Wracamy, będziemy spędzać święta z Luki rodziną u nas w domu. Także nie jesteśmy tutaj na cały godzin. Już więcej nie mów, po prostu będziecie mieli wszystko. Wszystko będzie. Wszystko, co trzeba na vlogmasie będzie. Aleluja! Aleluja! Bóg istnieje, słuchajcie, ludzie! W momencie, w którym nagrywamy ten odcinek cokolwiek, Andziax z rodzinku wrócili już do Polski, ale nie ubierali jeszcze choinki, więc oficjalnie dyskwalifikacja następuje tutaj, bo nie możemy brać... No trudno, przykro mi, ale przynajmniej święta zostały uratowane. Trzymam kciuki, że damy radę. Ja też trzymam kciuki, ale to nie koniec życia Andziax, bo tam wydarzyło się w tym Miami jeszcze ciekawe rzeczy. Tak, jak ja. Trzymasz mocz? Trzymam. Okej, okay, rodziłaś naturalnie, rodziłam naturalnie, ale trzymam, nie dobrze. Nie wiem, czy ja chcę tego słuchać. Kochani, dowiedzieliśmy się dzięki temu vlogmasowi, że Andziax trzyma mocz. Dzięki wprawnemu tutaj języczkowi uwagi, który przykuł Krzysztof Gojdź. Doktor Krzysztof Gojdź. Okej? Okay? Doktor. Macie z tym jakiś problem? Dobra kreżynka. No. Czas najwyższy. Wiesz, o co mi chodzi. Co jeszcze? Chodzicie cokolwiek plus. Tak, czyli co jeszcze mamy przygotowane. Wspierający. Tak. Czyli guzik wesprzyj albo pierwszy link w opisie. No dawaj. Będziemy rozmawiali o filmie o Marylii Rodowicz.
który powstał. O. Będziemy rozmawiali o Inbie Madonna kontra 50 Cent. Oraz będziemy rozmawiali o Taylor Swift, która będzie musiała się stawić przed sądem. No. Santa Maria. Także warto nas wspierać. Grupka na Facebooku, mnóstwo innych rzeczy. Polecamy guzik wesprzyj albo pierwszy link w opisie. Przenosimy się do stylizacji TV, a właściwie na kanał Hej Łobuzy, który jest kanałem, który ma wspólnie ze swoim mężem The Digi Show. Hej Łobuzy! Wiadomo, że oni wszyscy mają po 50 kanałów, tak jak my zresztą. No i co? Kto mi zabrani? Chcę być taki jak stylizacja. Oczywiście. Jestem Łobuzem. Cały czas do tego dążymy. Tak. I mam naszą piękną choinkę. Pod spodem jest kosz, taki biały, delikatnie wystaje z jednej strony, niestety nie znalazłem takiego wielkiego. Choinka, już wam pisałem w komentarzach pod ostatnim filmem. Zakupiłem ją online, ma te prawdziwe gałązki. Ja ją zapłaciłem za nią 2000, ma 2200 chyba, ma 2200 wysokości, a teraz ona jest za 2500 prawie, więc cenę podskoczyły. Stop, jestem confused. No. To jest żywa choinka, czy to jest sztuczna choinka? Bo on powiedział, ma żywe gałązki. Co znaczy? Że jest sztuczny pienik i popijane żywe gałązki? Nic nie rozumiem. Ale wiemy na pewno, że kosztowała ponad 2000. Bardzo dużo pieniędzy. To jest najważniejsze, zresztą nie potrzebuje nic więcej. No i to jest ta największa choinka, bo jest jeszcze choinka druga. I takie drzewko, takie delikatne tutaj stoi po prostu. On ma baterię już tutaj w sobie na dole. I trzecia. I choineczkę. I zobaczcie, kto mi zabrał tutaj rzeczy. Ona akurat uważała, że tutaj idealnie pasują, więc tutaj zostają. Ale wiesz, co mnie zastanowiło? Tylko trzy. Limasti wygrała. Limasti póki co na prowadzeniu. Ale wiesz, co mnie zastanowiło? No. Że nie było ciuchci. O, to same pomyślałam. Żadnej, trzy choinki, żadnej ciuchci? Tak. No nie, no kochaniutka, to słabiutko trochę. Troszeczkę. Coś tutaj nie zagrało ewidentnie, bo no nie. Jak nagrywamy, to jeszcze jest trochę czasu, więc no dajmy im, no. Tylko, że jak dla mnie to kolejka to już by było takie trochę chupa. No bo ile można? No wiem, że tak z roku na rok. Wiemy, jak to działa w świecie YouTube'a. Trzeba dojebać więcej emocji. Że przynajmniej samolot latający dookoła, albo jakiś statek kosmiczny. Statek kosmiczny zamiast gwiazdy na górze. Albo ewentualnie jakiś okręt. Ale wtedy można by zrobić na przykład taką fosę dookoła choinki i żeby tak pływał sobie. No. Żeby choinka tak pływała? Nie, ten okręt dookoła choinki. Ale jest bombowy. Żeby zrzucał bomby atomowe jeszcze dookoła. Na przykład, no na przykład. A czemu nie? To by się klikało. Bo jest jeszcze tutaj taka kontrowersja. No, super. U Hej Łobuzów. No, co? I jest poważny temat. Słuchaj. Widzę, że w komentarzach dużo osób się pieni, że ateiści mają choinkę w domu i robią święta. Ja po prostu lubię ten klimat świąt i uwielbiam dekoracje świąteczne. Tak podoba to, słuchajcie. Ateiści. Grażynka, zasłyszałaś to? Ateiści? Etwu? A co to powiedział? Co to jest? Na co to było? To Polacy są na pewno? A co to jest? A ty? To jest jakiś... A co? Oni co? Jakieś chore towarzystwo. Chore towarzystwo jakieś jest. Grażynka, Krystynka, ja już nie mogę z nimi wszystkimi. Julia Wieniawa, jej choineczka, jest no taka, powiedziałbym, że skromniutka w porównaniu. A, taki liliputek. Taki liliputek. Ale była wideo z zawieszenia gwiazdy, no bo to jest jakby kluczowe. Zobaczmy koniecznie. Po pierwsze, nie wiemy, ile kosztuje. Słabo. Po drugie, jest tylko jedna. Po trzecie, no. Nie wiemy, czy sztuczna, czy prawdziwa. Czy sztuczne gałązki, czy prawdziwe gałązki. Też mało jakby. Nie ma ciuchci. Julka jeszcze jest w świecie... wszystkiego bardziej niż w świecie YouTube'a. Ja myślę, że ona może wylądować kiedyś na YouTubie, ale... Tak, jako YouTuberka. Tak, potrzebuje jeszcze kilku lat. Jak już zacznie trochę hype na nią opadać, to wtedy myślę, że totalnie będziemy mogli tam ją odnaleźć i wtedy będziemy więcej widzieli. No póki co ty robisz? No żenada to skrajna. Skrajna, że obrzydliwa. Żenada. Obrzydliwa. I bieda jakaś. No, strasznie polska bieda. Jedyne co... Zrzutkę powinna jakoś założyć. Powinna. Jedyne, co tam się jakoś wybija, to nad tą małą choinką, to jest jakiś... Liście. Jakaś tęcza, czy coś, czy jakiś... Jakiś... A to jest lampa! To
To jest lampa, ona tutaj się kończy, tutaj widać klosz. No nie. Nie. Przechodzimy do Jessica Mercedes, bo ona też ma choinkę. Do brawki. Przyszła perfekcyjniczka. O. Tak, miałam nerwicę na trend. Teraz przyszła po piramidce. Ta by się swoją choinką zajęła lepiej, a nie do koleżanki chodzi. Tak, właśnie. Poprawiać. Sama taką swoją małą. Swoją widziała? No, taka bidula, taka no. Mała Lilliput. No dobra, no ale co z tą Mercedes? To jest choinka Mercedesa? Nie. Będzie miała gwiazdę Mercedesa na suficie? Piękną pacywkę, tak, to się tam nazywa. PiS. Na deser zostawiliśmy Kinię Wiczyńską, która ostatnio zrobiła sobie zęby, tak, i ma teraz mówki sztuki. Po prostu wspominamy o tym, bo coś będzie wam nie pasowało, więc po prostu miejmy to za sobą. Ona sama o tym mówi publicznie, także you go girl, a jeśli ci się podoba, to jest najważniejsze i niech się noszą dobrze. No ale zobaczmy, co tam uchwalimy. No tak, to jest najważniejsze, tutaj nie ma żadnych chorób, no. Zobacz, jaka choina piękna. No, patrzcie, to jest moja choina. Nie pytajcie, gdzie kupiłam, bo nie pamiętam. Czekaj. Pokażemy ją. Jaka jest wielka. Wow. Pół metra. Nie no, więcej. Pokaż ile ma. Weź tak rękami i pokaż. Tyle. Taka choina. Jezus Maria. Dobra, nie pytajcie, gdzie kupiłam nową choinę, bo nie pamiętam. Kupiłam ją ze 2 lata temu. 3. Mama ją kupiła, ale nie wiem. Ona, nie wiem, czy na jakichś Allegrach, czy gdzie. Na jakichś Allegrach kupiła, czy gdzie, no. No coś ci mogę powiedzieć, no słodka córcia, no wiesz, słodka no jest. Nie poradzę, no ten czas leci, ona cały czas nie jest taka niezniszczona jeszcze, tak to jest naprawdę zajebiste. I po prostu wyciąga tą białą, plastikową choinkę sprzed 3 lat, kupiła na jakimś Allegro czy gdzieś tam przez mamę, na Allegrze i jest taka dumna z niej i to jest takie super, nie? No wiem, mi się to bardzo podoba. No plus za słodycz, minus, ale sorry, ale bez sporów. No. Nie wiadomo, ile kosztuje. No tak. Nie ma samochodzików żadnych, ani fosy. Ani tego nawet pociągu. Mała jest. No. Jest nawet mniejsza od chyba tej wieniawy. Jest chyba mniejsza od wieniawy. Ale! No. Jest biała. Jest biała, czyli wyróżnia się na tle pozostałych. Naprawdę. Więc kto co lubi, wiecie? Kto krępuje jaki kolor? Jakby mogła jeszcze ten dół tak na czerwono pomalować. To była Polska. Wtedy wieniawa dopiero spaliła się ze wstydu. Kinia też odkrywa przed nami pewien sekret. Sekret związany z jej bombką. A właściwie bombkami. No dobra, jestem gotów. W Biebrze były za 24 zł. I słuchajcie, to są bombki nietłukące się. Sprawdzimy? Walniemy tak? No. Nie. No dawaj. No one się rozwali pewnie. No jak się rozwali, jak jest nietłukące? No tak. To pójdziemy do tej Biedronki i pani ci odda kasę. Ile kosztowały? 25 zł. Dobra. Tu gdzieś by wisiała. No. Matko. Ej, ale serio. Niechcący ją zrzuciłem. Dobra, teraz. No nie. Dobra. Działa. Jestem trochę confused, w jaki sposób miałaby się plastikowa bombka rozbić? I don't know. Podoba mi się też, że Kinia sama wpadła na pomysł, żeby ją nią rzucać, po czym stwierdziła, że nie mogą tego robić. Że nie Że nie bo kosztowały 25 zł. Nie I to ta sama Kinia, która chodzi w jakichś projektantach i w ogóle. Tak, jakiś Gucci, Sruchy i tak dalej, więc... I don't know, girl. Czekajcie do końca odcinka, bo wtedy powiemy wam, kto dostał tegoroczną nagrodę za najpiękniejszą choinkę pośród polskich influencerek. Pozostając w internecie, YouTube'owym takim, YouTube'owym. Młodzieżowym. Yo, fellow. Śpiulkoloty. Team X cały czas istnieje, chociaż... Nie wiem dlaczego. Tam wiecie, były zmiany i tam już... To już w ogóle nie jest ten Team X, co kiedyś gadaliśmy, to jest jakieś inne. To już są zupełnie inne zmiany. Cokolwiek, już pomijmy to, bo to w ogóle nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że oczywiście cały czas te wszystkie brygady youtuberów próbują zgarnąć jak najwięcej hajsu od swoich wielbicieli i cały czas wpadają na jakiś nowszy pomysł, nie? A to lody, picia, srycia, życia i wszystko, nie? No. Tym razem ci po prostu specy od Teamu X wpadli na pomysł świeczek zapachowych. Świeczki. My lubimy świeczki zapachowe. Tak, właśnie, my lubimy świeczki zapachowe, ale my już mamy swój wiek i ja tak się zastanawiam,
czy dziesięciolatki zapalają sobie w swoim pokoju świeczki zapachowe. Pamiętam, że jak miałem jakieś 10-15 lat, to dawanie takich prezentów typu świeczka zapachowa uchodziło za najbardziej cheesy na świecie. Ja w ogóle nie wiedziałem o istnieniu takich rzeczy w tym wieku. Moi rówieśnicy bardziej to sobie dom, zapalniczkę przykładali do dupy i pierdzieli, żeby zrobić ogień, a nie... To były świeczki zapachowe. To były świeczki zapachowe, młodzieży, a nie jakieś... Świeczki zapachowe. Jakby ja nie wiem, ludzie, co jest z wami? Kto to wymyślił? No ale dobra, nieważne. No i oczywiście nie mogło zabraknąć kontrowersji przy tym, tak jak przy zawsze wszystkich sprawach związanych z tymi naszymi ulubieńcami. Wyobraźcie sobie, że świeczki te zapachowe w oficjalnym sklepie ich kosztowały po 45 zł. No, ale okazało się, że w Kauflandzie można było znaleźć prawie że identyczne za niecałe 10 zł. Ale to już nie były tego Timo X. No wiesz, no ale oni nie produkują tych no świeczek. No wiem, z kimś tam. Tak, tylko to kupują w jakiejś hurtowni i to jakoś obrabiają. I okazało się, że oba artykuły, zarówno te X-owe i Kauflandowe, są identyczne, różni jedynie etykieta. 4 razy więcej. No bo muszą mieć na ubranka i wykupy. Więc jakby kto ma na coś złożyć? Nagłośnili to internauci, a opisał wszystko plotek. Do tego jeszcze dochodziły jakieś recenzje różnych internautów i internautek, że po prostu te świeczki są no, słabe i bardzo złej jakości. I w ogóle ta naklejka, co tylko jedyne co oni zrobili, to tę naklejkę dołożyli, to ona w ogóle jest jakaś niefajna. I w ogóle... Nawet naklejka jest niefajna? Nawet naklejka. Nawet naklejkę, ja lubię naklejki. Ostatecznie te świeczki super zostały wycofane ze sklepu. Oczywiście cichaczem, bo gdy się coś nie sprawdza się, to trzeba udać, że tego nie było. Więc one po prostu znikły w sklepie, a jak plotek poprosił o komentarz, to się nie doczekał niestety. O, dzidzie biedne. No przykro mi palce, no. Ale nie zapalimy sobie na Wigilię i świecy. Nie zapalimy i świecy do tego kursu Magdy Gessler. Niestety musimy coś innego poszukać. Fajnego takiego. O. Przenosimy się w świat internetu. We World Wide Web. Dzidzie, jesteśmy w internecie cały czas. Nie byliśmy w Kauflandzie. A, zapomniałam, że poszliśmy na chwilę na zakupy. No. Jesteśmy teraz w internecie znowu. Słuchajcie, Mary z Polski we wtorek niedawno opublikowała taką wiadomość, którą wysłał do niej Andrzej Kosnala. My o Andrzeju Kosnale wspominaliśmy kilkukrotnie. Na przykład podczas tego, gdy mówiliśmy o Abbie po polsku, bo on stał za tym tworem. Andrzej Kosmala był przez całe dekady menadżerem Krzysztofa Krawczyka i jego wielkim przyjacielem, a obecnie wojuje z synem Krzysztofa Krawczyka o jakieś pieniądze, nie wiem czy to ze spadku, czy to z jakiegoś podziału majątku innego. No ogólnie powiedzmy sobie tak, że jest dosyć barwną osobą, że tak powiem. Tak. I wiele osób w showbiznesie go kojarzy z jakichś dziwnych rzeczy. My też. Mary z Polski we wtorek opublikowała jego komentarz, który brzmi: Mary z Polski była dla mnie odkryciem, ale teraz jest dnem trumny. Głupia panienko, opamiętaj się w opatowaniu seksem i śmiercią. Po prostu jesteś wstrętna, a zapowiadała się na bardzo zdolną wokalistkę. To jest taki komentarz Polaka, ale to jest moje zdanie. Ale to jest moje zdanie, jest wolne słowa. Mam prawo do swojego zdania. No ale co, ona coś tam napisała, więc o tym ty czy tego wrzuciła? Napisała, niektóre Andrzeje chyba już tak mają. No jakby, że na X straszne. Ale wiesz, publiczna osoba publicznie pisze komentarz, który jest tak na takim poziomie. No. Ja nie jestem zaskoczony jakoś specjalnie. No, oczywiście jedno jest to, wiecie, no, na dosyć niskim poziomie, ale no nie każdy może być na poziomie wysokim. Ale każdy powinien się starać. No dobra, ale nie psujmy sobie tego pięknego świątecznego klimatu, bo mamy przed sobą jeszcze piosenkę Wersow nową. Ktoś taki jak ty, która w tym momencie ma już prawie 1,5 miliona wyświetleń, także wow. Malutko. 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 A co ma... Piernik do wiatraka. Właśnie. Słuchajcie, piosenka trwa 2.23. My jej nie widzieliśmy i chętnie z wami obejrzymy. To ze sklepu. To idzie tak.
Zrobiło się zimno na zewnątrz, śnieg zasypie wszystko na pewno. Co pod choinką, wszystko mi jedno, gdy ty ubierzesz się ze mną. Ktoś taki jak ty, ty daje ja? Jakieś głosy. Ja nie muszę szukać. To nie jest jej głos, to nie jest jej śpiewa. Bo po co, gdy swoją już mam. Ktoś taki jak ty, tyrym, tyrym. Ja wiem, co sobie zrobili. Ktoś taki jak ty, tyry. Oni, bo ona tak deklamuje. Tak, a ktoś śpiewając, rzeczywiście ktoś śpiewa. Tak. Ktoś taki jak ty, ty daje ten magiczny czas. Ja? Ja nie muszę szukać dziś gwiazd, no bo po co, gdy swoją już mam. Ktoś taki jak ty, ty daje ten magiczny czas. Ja nie muszę szukać dziś gwiazd, no bo po Jezu, co, że nie wypadła. No nie wiem, czy to tak jest dostąpne. No. No, ale fajnie, radość. Tekst Jakub Robi Recki, audio coś tam, ktoś tam. Czyli ogólnie ktoś przygotował dla niej całą piosenkę i ona właściwie wyrecytowała te słowa napisane przez kogoś, a w refrenie, gdy jedyny jest moment na śpiewanie, to ktoś inny śpiewał, bo ona, albo właściwie jakby zagłuszał ją, bo zauważcie, że ja rozumiem, że mogą być chórki, background, ale jakby ten obcy głos w refrenie jest tak głośny, że zagłusza ją. Tak, tak. To jest taki zabieg, wiecie, pod tytułem, gdy nie umiesz śpiewać, a śpiewasz piosenkę, więc po prostu chórek w pewnym momencie, na takich najtrudniejszych momentach cię zagłusza. No, to jest taki dosyć znany motyw. Ktoś taki jak ty, daje ten magiczny czas. Ja nie muszę szukać dziś gwiazd, no bo po co, gdy swoją już mam. Podoba mi się też, że w tych takich, tego typu piosenkach właśnie oni już tak idą na łatwiznę, już nie ma po drugim refrenie bridge'a. Nie, bridge'a, trzeciego refrenu, tylko po prostu już kończą na drugim, już są tacy, dobra. Tak, cokolwiek, i tak się sprzeda. Dobra, już jebać to. I niech sobie robi co chce, no, ma hajs, ma jakieś marzenia, niech sobie je spełnia, no. Oczywiście, że tak. Sam bym sobie nagrał tego pioseneczka. Może nie taką, ale bym sobie nagrał. Czy będę sobie to puszczał? Nie. Nie. Czy mi się to podoba? Nie. Nie. Czy piosenka fajna? Nie. Nie. No, po prostu... No, ale komuś się podoba, tak? Jakimś dzieciakom się podoba, skoro ma tyle wyświetleń. Ja osobiście. To jest mój gust, bo to są gusta, kochani. Oczywiście, nie ma nic z tym złego. Tak, oczywiście. Ja bardziej wolę bardziej jakieś takie klasyczne, świąteczne numery, jak na przykład... Nie wiem, czy kojarzysz. Cicha noc, święta noc, święta noc. Cicha noc, cicha noc, święta noc, święta noc. Przyszedł czas na rozwiązanie naszego choinkowego konkursu. Zwycięzcą konkursu na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową roku 2021. Jesteśmy! Wygraliśmy znowu! Wygraliśmy! Ja! No prezentujmy swoją choinkę! Proszę, i to jest ładne! Proszę!